Witajcie, ale ostatnio próby autostradowe sam nie mogę się nadziwić. Dziś dość duży, rodzinny reprezentant ze Skandynawii, ponad 30-letni. Oto Volvo 940, rocznik 92. Wersja kombi, przedlift, mamy tutaj tylny napęd. Kurczę, kawał auta. Ale z drugiej strony taki kawał fury, a masa własna 1410 kg, nieźle. Pod maską wolno ssąca benzynka, 8-zaworowa, 4-cylindrowa, pojemność 2300 i generuje ona 131 koni mechanicznych oraz 185 Nm. Wiecie, jakie jest tutaj przyspieszenie? Rocznik 92. Producent deklaruje 10,9 sekundy do setki. Moje urządzenie diagnostyczne, raceboxik. Zobaczymy, czy maszyna jest zdrowa. Jest sprawniutka, elegancko, w ogóle jak ona się odpycha tutaj, jak ona fajnie rusza ze względu właśnie na ten tylny napęd, pięciobiegowa manualna skrzynia biegów, prędkość maksymalna. To jest tutaj najważniejsze dziś. Według producenta 190 km na godzinę. Zobaczymy. Okej, to miejsce za kierownicą zajęte. Jak widzicie, siedzi się tutaj dość wysoko, jakby taki petrolhead miał sobie jeździć, takim Volvo. I będziemy palić maszynę i przy tym soundcheck. Cik. A. No ewidentnie słychać, że nie jest to silnik najnowszej generacji, ale w tym aucie liczy się to, że ma ten samochód, że ma ten silnik po prostu napędzać ten samochód i to tak wiecznie, latami, dziesiątkami lat. Co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Ciekawy przypadek, Focus SE. Tutaj szaranik, on jest zadbany, tutaj ciągle czeka na próbę. Octavia, tutaj reprezentacja busów. No i dobra, będziemy startować. Licznik, prędkościomierz tutaj no tak wyraźnie przekłamuje. Teraz jadę 6 km, 7 km na godzinę według Raceboxa i GPS-u tutaj. Pokazuje 25. Jest tutaj pewien taki knyf. O jakim za chwilę się przekonacie. O którym za chwilę się przekonacie. No tutaj akurat nie wystrzelimy jak z procy. Ale ta maszyna całkiem nieźle się odpycha, powiem wam, całkiem nieźle, jak na wolno ssącą jednostkę. To tutaj, no, hashtag elastyczność można dać, jak najbardziej, nic nie jedzie, nic nie jedzie. No i właśnie, prędkościomierz tutaj zatrzymuje się na 95 km na godzinę, już pomijam przekłamanie, coś po prostu z nim jest nie tak, no ale w życiu nie wszystko zawsze jest po myśli, idzie po myśli po prostu, no. Tutaj mamy ograniczenie do 80, no ten licznik i podobno w tych Volvo one tak troszeczkę padają, no ale zobaczymy. Tutaj mamy wskaźnik według GPS-u, tutaj drugi, weryfikacja absolutna. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie, ale na tym widoku ja, kurczę, siedzę non-stop wysoko. Nie mogę się nadziwić. Wiatr mamy mocny boczny. Naprawdę mocny boczny. Dzisiaj nieprzyjemnie, bo tak plus 2, plus 3 stopnie. Wieje strasznie. Chmury. Strasznie mi się kręciło prezentację wcześniej, która jest już na kanale. Warto sobie zobaczyć. Ten odcinek no będzie jeszcze ciekawszy. Z pewnością. Ten samochód wygląda na taką cegłę. Ale leci naprawdę fajnie. No i dobra. Odcinek bez ograniczeń. Niemcy, ciśniemy. No patrzcie. A do drugiego mostu będzie zaburzony pomiar niestety. Busik tutaj leci.
Kamera działa, w ogóle działa, fajnie. No, prędkościomierz 0 pokazuje, ale mimo wszystko 158 osiągnęliśmy. No i tutaj nie będę męczył maszyny, bo jest pod górę. Ale prędkości obrotowe możemy sobie zbadać. No dodajmy na to takie 140 km na godzinę. Tak mniej więcej według GPS-u. To jest 3828. 120. Już widzę, coś tam się dzieje na drodze. A to dobrze nawet akurat, że zwolniłem. Tam dużo osób jedzie. 120 to jest 3406. Wyprzedzimy ciężarówkę. Jeszcze zwolnimy do stówki. Ale bym się moim Passatem B5 zdziwił, gdyby takie Volvo mnie zaczęło cisnąć. 100 km na godzinę to będzie 2767. Ok, to czekamy na miejsce, na lewym pasie. Pamiętajcie, lewy pas to nie kółko różańcowe. Takie są nawet naklejki na auta. Przekaz mądry. Ale czy od razu, żeby naklejkę robić? Ale co kto lubi? Gdzieś sobie kupić naklejkę Petrolhead Number One w sklepiku internetowym. Tam koszulkę, naklejkę. No dobra. Tak powoli będziemy się napędzać nawet z piąteczki. Nie będę cisnął do dechy. Ale ja coś czuję. Ja coś czuję, że ta paczka 9 tutaj dzisiaj pęknie, proszę Państwa. 100-200 może mierzyć nie będziemy. Chyba będzie ciężko. Chociaż, nie wiem, na Kołbaskowie zawsze różne cuda się dzieją. Powiem Wam, zawsze różne cuda się dzieją. Teraz to jest takie 144 według GPS-u i tutaj 75 pokazywało, a przyspieszę. To prędkościomierz zaczyna tutaj mi zwalniać. Momencik. O. Już prawie 150 i 60 km na godzinę. Coś z nim jest nie tak. Pamiętam kiedyś w Top Gear. Był kiedyś odcinek taki, że trójka prezenterów wybierała sobie auta. Według nich dla nastolatka na pierwszy samochód, chyba Jeremy Clarkson właśnie wybrał takie Volvo. To jego koledzy komentowali, że taki samochód, no, dla nauczyciela geografii. I w sumie nawet pasuje, nauczyciel geografii, patrzcie, taka A-klasa, lewy pas zajmuje i mnie tutaj spowalnia. Widzicie takie Volvo w lusterku? To chyba się nie spodziewa. Jaka to jest torpeda? Jejku, za chwilę wjeżdżamy na odcinek, a tutaj ciężarówki się wyprzedzają. Ciekawe, ile to potrwa. Nie, już zjeżdża, no to dobrze. Wygodnie się jedzie takim Volvo, tylko pozycja za kierownicą jest taka bardzo wysoka. Może nie francuska, bo kierownica jest troszeczkę bliżej przy kierowcy. We francuskim aucie, no to tak jak ta kamera jest, to mniej więcej tak trzeba byłoby siedzieć. Krótsze nogi, można byłoby mieć dłuższe ręce. Dziwnie, ale ciekawie. Tak samo ciekawy jest design tego samochodu. Taka cegła biała. No od góry, jak patrzymy na ten wóz, na ten dach, jakbyśmy w pionie ustawili ten samochód, to wyglądałoby to prawie jak lodówka. No, a klasę musimy wyprzedzić, bo tutaj jest mistrz lewego pasa. No niestety. No przed nami co to jedzie? Nie no, chyba tutaj się nie bujniemy, coś tak czuję. To zjeżdżamy na drugim zjeździe, za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na Szmyln. Powiem Wam, nawet przy wysokiej prędkości auto wydaje się stabilne, jednak układ kierowniczy, no, ma tutaj
jakby troszkę takie opóźnienie. Także nie będziemy tutaj aż tak szaleć. Jest tutaj taka szwedzka bujana. Można poczuć szwedzki vibe. Szyby z przodu elektryczne, z tyłu korbki. Ale ważne są z przodu szyby. O, jeszcze ciężarówka. Dobra, zwolnimy tak, nikt za nami nie jedzie. I dzida. Ale nauczyciel z geografii by tak depnął. No tak nisko pracuje ten silnik, tak nisko tak. Ale kręci się w miarę wysoko, do 6000 obrotów. Nie jest to ani wysokoobrotowy silnik, ani niskoobrotowy. Dobra, ciśniemy tutaj. No, normalnie. No tutaj troszeczkę uszczeleczkę słychać, ale to nic, ale mnie ciągle się mylę z tym prędkościomierzem. Patrzę 90, no to depczę, a tutaj 140. Jak na razie było 168 km na godzinę. Będzie więcej, będzie więcej. Passat tutaj jedzie na cień aerodynamiczny. Także redukcja. Gonimy Passata. Dobrze się tutaj bawię, powiem wam, w tym Volvo na próbie autostradowej. Patrzcie, czwarty bieg. Jeszcze mamy tutaj piąteczkę. Nie wiem, czy to było dobre, że ją wrzuciłem. No, tutaj wyprzedzania, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Towarzystwo, Passata zostawiamy, bo Passat ładnie idzie. Ciągle pod górę. Szczyt górki. Ja pierniczę. Jechał ciągle gość na lewym. Na prawy zjechał dopiero jak zobaczył Passata w lusterku. Passacik na próbę autostradową, na maksa. Nie, musimy zwolnić, troszeczkę dystans sobie zrobimy. Dobra. Ja tutaj nie cisnę do dechy. Niech maszyna odpoczywa. Jak na razie było 174 km na godzinę. No nie mogę tak na dupce siedzieć temu Passatowi po prostu. Postaram się tak szybciej niż on napędzić i go tak zaskoczyć z tyłu. Widzicie, takie tutaj lekkie korekty trzeba wprowadzać już przy takich prędkościach. No ale dzisiaj duży ruch, no i tutaj już dzida. Damy sobie czwarty bieg. Ole, BMA szósteczka jest wieziona, piękna. To 77, piąteczka. Cień aerodynamiczny tak troszeczkę. I tak jak mówiłem, Passata tutaj chyba z zaskoczenia pociągnę. Nie, jedzie za szybko. No dobra, zaliczmy 184 km na godzinę według GPS-u, realne. Z góry tutaj byśmy się mocniej bujnęli. I gdyby nie było tego bocznego, cholernego wiatru, 190 by tutaj było deklarowane przez producenta. No ale cóż, pozdrawiamy tutaj jeszcze policaj. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że maszyna, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.